Jimmy. Witajcie kochani, jestem w Berlinie. Razem z tatą wstaliśmy o 3 rano, żeby przyjechać do mieszkania i żebym mogła iść na 10 na spotkanie organizacyjne. Jestem ledwo żywa, właśnie przyszliśmy na lunch, więc pokażę wam, co dobrego zjemy, a później znajdę chwilę, żeby z wami pogadać, bo jestem w tylu emocjach, jestem strasznie zmęczona i mam nadzieję, że czeka nas fajny vlog. Oglądajcie. No to zaczynamy. Nie no, mamy edamame, mamy focaccię bardzo azjatycką. I tata instagramer. No i oczywiście spring rolle. Tutaj mamy wegańskiego kurczaka z warzywami i nerkowcami. A mój tata ma makaron zasmażany z warzywami i tofu. A tutaj oczywiście ryż. Zrobimy taste test, bo zamówiłam coś, co nazywa się wegańską szynką. Szczerze powiedziawszy, mimo że powiedziałam temu panu, proszę mówiąc, powiedziałam temu panu, że wszystko ma być wegetariańskie, to wygląda tak dziwnie. Jak wieprzowina. Koniec. Tata próbuje. Czy wy to widzicie? To zupełnie jak w hamburgu, ma to autentyczną konsystencję włóknistego kurczaczka. I dla wszystkich hejterów wegańskiego mięsa tak ekscytuje mnie ten fakt. Kochani, zrobiliśmy zakupy w pobliskim sklepie i tak jak przyjechałam z walizką jedzenia, to właśnie wypakowujemy tonę żarcia. Jeszcze jest pogłos w ogóle, bo nie mam kanapy, zaraz będzie przyniesiona jakoś jutro czy pojutrze. W każdym razie ja dzisiaj poświęcam popołudnie na rozpakowanie się, ponieważ jednak okazuje się, że nie mam zajęć. Dlatego pokażę wam, jak to wygląda. Aczkolwiek wypakowałam jak na razie 4 walizki i to, co jest na ziemi, to jest jakiś dramat. Niestety w mojej kuchni jest dosyć ciemno i wygląda to, jakby było naprawdę ciężko po 19. Ale to jest część naszych zakupów. Nawet nie wiem, co to są wszystkie rzeczy? Wszystkie. No, także zielono, owocowo, jogurtowo. W tej walizce było jedzenie. To jest gigantyczna walizka, moi drodzy. Ona była wypchana jedzeniem. Teraz wam pokażę efekt po. Kochani, tutaj mamy pierwszą szafkę. Tutaj mamy drugą szafkę. Uwierzcie mi, wszędzie jest system. Tutaj mały sneak peek, ułożone napoje. Tutaj przechodzimy do jakichś tam innych produktów. Udało mi się też troszeczkę zorganizować owocki. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego wyglądam jak 7 nieszczęść, tak, uroniłam kilka łez. Przeprowadzka, bycie samemu jest dużym wyzwaniem, ale uważam, że trzeba umieć też czasami zgłębić się w taki stan może smutniejszy, jestem totalnie zapuchnięta. Nie chcę teraz o tym rozmawiać, bo myślę, że jest to temat na w ogóle innego vloga. Rozważam po pierwsze więcej daily vlogów tematycznych związanych z wyprowadzką, bo mam wrażenie dużo przemyśleń, a szkoda to wszystko wbijać w jeden film. Po drugie, jeżeli chcecie film, w którym pokazuję, co mam w szafkach z jedzeniem, łapka w górę, napiszcie to w komentarzach, bardzo chętnie coś takiego zrobię, bo mam dosyć spory porządek, dużo takich bazowych produktów i chętnie się tym z wami podzielę. Trochę was dzisiaj zaniedbałam, bo już jest 15 i wróciłam ze szkoły. Jestem tak zmęczona. Słuchajcie, spałam jak zabita, ale mimo wszystko jestem jeszcze nadal zmęczona. Może wezmę aparat, bo muszę iść do sklepu na sekundę, to wtedy do was troszeczkę pogadam. Pierwszy berliński obiad w nowym mieszkaniu, samotny. Chciałam powiedzieć, że domowy, ale to jest shepherd's pie mojej mamy, które przywiozłam ze sobą, jest po prostu bajeczny, zostaje wam opis. Do tego sałatka życia, chyba się musi pojawić jakiś food vlog, słuchajcie, bo chętnie wam, może wam po prostu przy kolejnym weekly vlogu pokażę, jak zrobić najlepszą sałatkę na ziemi. Dzień dobry, witam was kolejny dzień, jest chyba trochę głośno, bo słuchajcie, ptaki tak śpiewają, tutaj worubelki. To, co chciałam wam powiedzieć, to, że jestem kompletną gapą i nie zorientowałam się, że nie mam dzisiaj drugich zajęć, bo dopiero zaczynałam w przyszłym tygodniu. Dlatego wróciłam do domu i postanowiłam w końcu się rozpakować, więc rozpakuję wszystkie rzeczy, zaaranżuję mieszkanie i pokażę wam, jak to wygląda. Pochwalę się porządkiem, a potem mam w planach pójść kupić sobie świeże kwiaty i może zobaczyć bio supermarket, bo atrakcja lokalna. W każdym razie
słońce dzisiaj zaszło, ale nadal jest całkiem ciepło. Miałam bardzo miły dzień, bardzo miłe zajęcia od rana. I teraz czas się zadomowić. To czerwone coś, co widzicie, to jest kanapa, która stoi pionowo, przez co nie widzicie, jak pięknie ułożyłam w szafie. W weekend to się wszystko zmieni, więc wtedy Wam zrobię taki większy tour. Udało mi się co nieco ułożyć tutaj, także tak jak widzicie, tutaj są moje rzeczy na tym regale, tak samo w przypadku tego koło łóżka, ale to wszystko jeszcze jest do wypełnienia, że tak powiem. Biurko też prezentuje się nieźle, ale zaraz kupię kwiaty i jeszcze będę tutaj dekorowała. Jestem z siebie całkiem zadowolona, to jest mój roboczo-szkolny outfit. Została mi jeszcze, słuchajcie, łazienka. No i właśnie muszę iść po te kwiatki, także w ogóle sztuczne jest światło, bo mam bardzo mało światła tutaj w pierwszym pomieszczeniu, ale pokażę Wam w kolejnym vlogu, jak już, tak, kolejny vlog to będzie chyba taki house tour, bo na pewno dużo osób jest zainteresowanych. Wyglądam jak kompletny lamus i właśnie wyszłam do sklepu. Zobaczcie, przyszłam po kwiaty i muszę się zdecydować na coś. Pięknie. Boże, jak jest pięknie. Ja kupiłam moje kwiatki. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają u mnie w domu. Nie powiem, że było jakoś super ciepło, jak na mój strój. Oczywiście nie ten klucz. Typowo. Teraz jest absolutnie idealnie. Jestem przeszczęśliwa. Mam nadzieję, że trochę mi odżyją, bo jako, że się nie znam, to kupiłam jakieś takie podwiędły. Lubicie, kiedy pokazuję Wam posiłki, więc to jest mój szybki, powiedzmy, obiad. Najpierw wielka miska sałaty z moim ukochanym dressingiem tahini. Obiecuję, że się nim podzielę. Burak pieczony z ziołami, z nasionami, grillowane tofu pomidorowe, świeże pomidory ze świeżą bazylią, awokado, nasiona konopi. A do tego pieczony batat w całości, którego uwielbiam, odrobina orzechowego masełka wegańskiego, płatki drożdżowe, sól, pieprz, bajka. Cicho nagrywam vloga. Słuchajcie, nie uwierzycie, w ogóle gadam teraz z Julką, ale wychodzę na koncert. Znajomy znajomej gra, zaprosiłam mojego kolegę i wychodziło, może uda mi się coś nagrać telefonem. Jestem oczywiście spóźniona, więc lecę, dam znać jutro, jak było. Dzień dobry kochani, znowu w tle śpiew ptaków. Chciałam Wam pokazać moje pierwsze piękne śniadanie. Mam tutaj jogurt migdałowy z granolą, migdałami, następnie bananem, cynamonem, mrożonymi owocami i konopią, a za oknem prawdziwa wiosna. Czy Wy to widzicie? Normalnie, jak ja to mówię, patelnia, no może nie do końca, ale niebo jest bezchmurne, jest pięknie, tylko jeszcze brakuje liści na drzewach. Moja prawdziwa miłość. Do tego kawka i poranek idealny, w tle słyszycie niemiecką muzykę, staram się asymilować. Witam w raju, biosupermarket przed moim domem. Przepadłam. To jest, kochani, cała wegańska lodówka, naprawdę nie powinnam tutaj wchodzić. Mój ulubiony rodzaj makaronu, słuchajcie, to jest makaron z soczewicy, jest w ogóle w promocji, ale póki co zjem to, co mam, bo inaczej wpadnę w szał komplet. Wyglądam jak 8 nieszczęść, także wybaczcie mi, ale wróciłam wczoraj o 1:00, dzisiaj sobie długo spałam i wyszłam, bo jest tak pięknie. Ja dzisiaj nie mam zupełnie żadnych planów, z tym się nie widzę, więc postanowiłam, że po pierwsze popracuję, ale nie chcę spędzić całego dnia w domu, bo jest po prostu bajecznie. Nie wiem, czy widzicie. Wiosna zawitała do miasta. Także byłam w tym biomarkecie i cud, że niczego nie kupiłam. Naprawdę powstrzymywałam się, żeby nie kupić tamari, makaronów, chipsów, tych jogurtów, ale stwierdziłam, że muszę zacząć się to samo w domu, bo zrobiłam ogromne zakupy w Polsce i tutaj z tatą i muszę się opanować. A teraz idę po pasek stronowy, bo muszę odkamienić maszynkę do kawy i czajnik, także dorosłość. Czy powie mi ktoś, co ja robię nie tak, że moje roślinki więdną, mimo że staram się o nie dbać? Nie wiem, co ja zrobiłam. Chyba za dużo nalałam im wody. Szykuję obiad i tak jak Wam zapowiadałam, mam tutaj dosyć ciemno, więc jest takie dziwne, sztuczno-naturalne światło. Postaram się jakoś nad tym popracować. Dzisiaj piekę słodkie ziemniaki znowu, robię to samo co wczoraj. I do tego
sałata i będzie do tego mój ukochany dressing. Do sałaty dodam trochę rukoli. Jeżeli chodzi o dressing, to jak ja w ogóle robię, żeby było łatwiej, to robię dressing w misce, tak żeby potem po prostu dodać resztę składników i nie musieć myć naczynia, w którym robię dressing. Rozwiązania studenta bez zmywarki. W każdym razie do dressingu robię wszystko na oko. I to będzie tahini, ocet jabłkowy, płatki drożdżowe, sól, pieprz, odrobina musztardy i odrobina wody, żeby to rozrobić do preferowanej konsystencji, ale nie za rzadkie, bo wczoraj zrobiłam trochę zbyt płynne i to zjem z burakiem. Mam takiego buraka, który jest, kupujesz już paczkowany, upieczony, czy też ugotowany. Mam tofu i to jest tofu z Carrefoura. Tofu pomidorowe i przygotuję je, wydaje mi się, tak jak wczoraj, wrzucę je na chwilę do pieca, tak żeby ono było smaczniejsze, ale w sumie to nie wiem, muszę to przemyśleć. Oczywiście awo i mam też papryczki i pomidory. Także dodam to do sałatki, tak żeby było jak najwięcej warzyw, żeby ten posiłek był jak najzdrowszy i różnorodny. Jestem bardzo. Jestem bardzo głodna, więc nie wiem w ogóle, czy nie wziąć jakiejś większej miski. Pokażę Wam oczywiście gotowy efekt. Coś wspaniałego, ugrillowane warzywa i tofu, które posmarowałam sosem do sałaty. Do tego oregano i bazylia, pachnie przepięknie. Uprzedzałam Was, że jem w kółko to samo, dlatego mój talerz wygląda podobnie jak wczoraj. Także te same praktycznie dodatki, zwiędła bazylia, nasiona i dużo płatków drożdżowych. Kolejne fotogeniczne śniadanie. Dzisiaj zielony smoothie z jogurtem, granolą czekoladową, z Tesco i wszystkimi moimi ulubionymi dodatkami, owocami, konopią, migdałami. Ja potem Wam może pokażę, z jakiej granuli korzystam, bo dużo osób pyta. Także trochę wszystkiego, moje śniadanie idealne. Witam Was we wczesne popołudnie sobotnie. Lecę się spotkać z moim kolegą, jest przepiękny dzień, mamy jakieś 20 stopni. I idę pieszo i dzisiaj będziemy, jak to się mówi, z buta zwiedzać. Chciałam pobyć trochę taką zwykłą turystką w Berlinie, pomimo że byłam tutaj dwa razy właśnie stricte turystycznie, to pomyślałam, że fajnie byłoby jeszcze raz zobaczyć te miejsca na dobry początek semestru i mojej berlińskiej przygody. Doszliśmy, moi drodzy, do Sony Center, czyli do miejsca, które pamiętam, kiedy byłam w Berlinie, chyba w gimnazjum, bardzo dawno temu. I jest tutaj naprawdę przepięknie, zresztą sami zobaczcie. Ale to jest fajne. Ale widzisz, tutaj się pisze, z czym nie rozmawiałaś. Przyjdę tutaj. Ile kosztują bilety? Zapłaciliśmy 8 chyba. Okej, okay, przeżyjemy. Spędziliśmy sobie właśnie dobre dwie godziny w, ciężko nazwać to parkiem, ale na polanie pod budynkiem Reichstagu. I słuchajcie, dochodzi godzina 18, jest przepięknie, jest prawdziwa wiosna, jest ciepło, słonecznie, jest tutaj mnóstwo ludzi, zwłaszcza w większości turyści. I idziemy sobie teraz na Hauptbahnhof, czyli na dworzec centralny, żeby przejechać się tramwajem, S-Bahnem po prostu, pociągiem miejskim, bo podobno są bardzo ładne widoki. Zresztą byłam na nim kiedyś, jak tutaj byłam w szkole, ale jest naprawdę przepięknie. Tak prawie, że jak nad Wisłą w Warszawie. No. W czasach, kiedy jadłam currywursty, to powiedziano mi, że to jest najlepsza kiełba w Wisłach. Jeżeli macie dość sałatki z rozmaitościami i batatów, to zapraszam na inny kanał, bo ja jestem uzależniona. Dzisiaj mamy znowu to samo, czyli jogurt, granole, owoce, czyli banan, cynamon, mamy konopię, do tego siro pomarańcza, brazylijski orzech i kawka. I jak zawsze ptaszki w tle. Strzydzą byśmy sobie to samo, czyli falafele z hummusem, do tego frytki, sama nie wiem nawet z czego, i jakieś takie dwie mini sałatki. A tutaj Alicja ma wersję z bakłażanem. No, czekałyśmy godzinę, więc miejmy nadzieję, że było warto. Na pewno było warto.
to zobaczymy. Zobaczymy, jakie są smaki. Tak, nie wiem, czy w ogóle będzie coś widać w tym tłumie. Wow. Kochani, spędzam dzisiaj dzień z super dziewczynami, które pozdrawiam z tego miejsca. Właśnie wyszło kupić sobie wodę. Jesteśmy na Prenzlauer Berg i jest po prostu przepięknie. Zresztą widzieliście, co jedliśmy. Jest cudowny dzień, przepiękna architektura. Mega dużo super miejsc, żeby zjeść coś wegańskiego. Oczywiście jesteśmy w Berlinie. I pogoda naprawdę jak prawdziwa wiosna. Kochani, wiem, że strasznie mało dzisiaj nagrywałam. Ale spędziłyśmy cały dzień z dziewczynami, jest prawie 11 i dopiero wróciłam do domu. I też chciałam po prostu spędzić ten dzień w miłym towarzystwie i skupić się na rozmowie, a nie na gdzieś tam wyskakiwaniu z aparatem. Także musimy wybaczyć na pewno jeszcze więcej Berlina takiego obgadanego przeze mnie pojawi się na kanale. Ja teraz jestem już strasznie, strasznie zmęczona, ale zrobiłam sobie herbatkę, bo słuchajcie, ta porcja falafeli i hummusu była tak wielka, że to, że zjadłyśmy je wszystkie, to ja naprawdę jestem w szoku i muszę się napić jakiejś herbaty, która mi to wszystko ułoży. W każdym razie to jest też koniec tego vloga. Mamy za sobą pierwszy, no niepełny tydzień, ale dzisiaj jest niedziela, więc kończy się pierwszy oficjalny tydzień berliński, także nie mogę się czekać kolejnych vlogów. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał i będziecie ze mną w kolejnych tygodniach i miesiącach. Mogłabym Wam teoretycznie zadać jakieś pytanie a propos vlogów, ale przez to, że mam opóźnienie tygodniowe teraz z publikowaniem, to nie ma to do końca sensu, bo po prostu i tak jak ten się opublikuje, to ja już będę po nakręceniu kolejnego. Także najwyżej, jeżeli będę miała do Was jakieś pytanie, to koniecznie obserwujcie mnie na Instagramie. Ja tam często robię jakieś właśnie głosowania i tam możemy sobie troszeczkę bardziej pogadać. W ogóle to, co ja mam dzisiaj na głowie, to jest bardzo ciekawa sprawa. Zawiązałam sobie jakieś byle co rano i tak to się trzyma. Także artystyczny nieład, wyższy poziom, ale w końcu to Berlin. Mnie się mega podoba. Pierwszy tydzień to super sukces, także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu już za tydzień. Pa, pa!